Rozdział drugi Zrazu Silje nie mogła rozpoznać, kto tak niepewnie wspina się po zboczu. Wkrótce jednak dostrzegła zgiętą w pół sylwetkę, ochydną twarz podobną do karpieli pełnej narośli wytrzeszczone oczy. Grimmar Z uczuciem lęku pokłoniła się kuzynowi Tengela i Hanny i zaprosiła go do środka. Potrząsnął głową. Kiedy tak stał na podwórzu, przypominał kupę łachmanów. Jego odzienie wyglądało na łódka